ulega wątpliwości, że małe szczupaki są częstą ofiarą dużych szczupaków. Dwie nowe imitacje do złudzenia przypominające naturalny pokarm, czyli Line True 4D Pike i Pike Shad. 20 cm mniejsza przynęta, 25 większa. Mała wersja 20 cm, fajna, ciekawa płetwa, mocno lejąca się płetwa ogonowa, która wprawia w przynętę wężowaty ruch. Miejsce na grzechotkę, fotorealistyczne malowanie, pokryte na etapie produkcji atraktorem DNA. Zamiast systemu Line True na szpilce wbita jest jedna kotwica, co częściowo chroni naszą przynętę przed zębami szczupaka, a także ogranicza możliwość jej wyplucia przez rybę. 4D Line True to cztery bardzo ruchome, giętkie elementy. System Line True wyrywany podczas brania. Także naturalny skan prawdziwego szczupaczka. Idealnie zachowane proporcje i kolory, powłoka DNA, fotorealistyczne malowanie. Doskonałe przynęty nie tylko świetnie wyglądają, ale także świetnie działają na szczupaki. 4D Line True Pike to przynęta mimo swojej wielkości 25 cm i sporej wagi, dająca się bez problemu uprowadzić nawet na bardzo płytkiej wodzie. Przez to, że jest bardzo wolno tonąca, jeśli rzucimy ją gdzieś na dywan roślinności, zamkniemy kabąk, podniesiemy wędkę i jesteśmy w stanie prowadzić ją nawet na półmetrowej wodzie. Oczywiście po dociążeniu bez problemu połowimy nią w trollingu. Co do samej pracy, cztery elementy powodują, że każde zagranie tutaj wędką inaczej wprawia przynętę w ruch. Dla mnie bombowym aspektem jest to, że takie krótkie, nerwowe ruchy wędką powodują, że przynęta odskakuje na boki i pokazuje troszeczkę jaśniejszy brzuszek. Taki jasny sygnał gdzieś w wodzie to jest naprawdę bodziec dla drapieżników nie do powstrzymania. Możemy prowadzić jednostajnie. Tutaj ważna uwaga, żeby nie było problemów, że przynęta nam nie pracuje, te pierwsze centymetry warto mocniej zakręcić korbą kołowrotka albo po prostu szarpnąć wędką. Jeśli widzimy, że przynęta wlazła w taki wężowaty ruch, ona już nie zgaśnie, nie będzie problemów z jej przestojami. Podczas opadu, podczas zatrzymania, przynęta bardzo wolno opada, troszeczkę głową do dołu. Szarpnięcie powoduje, że ona wyskakuje w taki fajny sposób, także błyskając troszeczkę jaśniejszym brzuchem. Najgorsze w zasadzie, co możemy tutaj zrobić, to prowadzić ją jednostajnie. Nie mówię tutaj o trollingu, tylko o łowieniu z ręki. Bez problemu da się tym rzucić średniej wielkości wędką, 60-80 gramów da sobie tutaj radę. 4D Pike Shad troszeczkę wyglądem i pracą przypomina klasyczne kopyto. Duża płetwa ogonowa w stosunku do cienkiego korpusu sprawia, że przynęta nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu, ale naprawdę bardzo wolnym, rewelacyjnie pracuje. Te prace da się wyczuć nawet na solidnej wędce. Grzechotka jest dobrze słyszalna, jest ciekawym bodźcem w niektórych okresach na szczupaki. Co do samego prowadzenia, sposobów jest bardzo wiele. Łowiesz szczupakiem w sposób przypominający klasyczny opad. Przez to, że przynęta jest wolno tonąca, kieruje się głową do dołu i bardzo wolniutko opada. Wystarczy zrobić dwa ruchy, wzbija się do góry, płetwa ogonowa robi sporo zamieszania w wodzie. Możemy łowić bardzo jednostajnie, wolniutko, prowadzić to wzdłuż roślin. Jest jedna kotwica, na tyle wystarczy, żeby zaciąć agresywnego szczupaka, ale dzięki temu pozwala łowić pomiędzy roślinami, gdzieś pomiędzy grążelami, w jakichś takich korytarzach, przesmykach, gdzie często drapieżniki się czają. Jednostajne prowadzenie także jest skuteczne. Przy wysoko podniesionej wędce możemy to prowadzić tuż pod powierzchnią. Rzuciłem przynętę na 20-30 metrów, doskonale widzę żółtą płetwę ogonową. To pozwala obłowić łowiska niedostępne dla innych tej wielkości i tej wagi przynęt. Chcąc używać jej w trollingu, wystarczy dociążyć, sprowadzić na odpowiednią głębokość. Pracuje praktycznie przy każdej prędkości, nie ma tendencji do tego, żeby przynęta gasła. Doskonały wybór, zarówno do łowienia z ręki, jak też do trollingu. A teraz bomba dla tych wędkarzy, którzy nie boją się zapolować na największe drapieżniki. Limitowana wersja przynęty 4D Line True Pike, 37 i 48 cm. Gigantyczne imitacje szczupaków, dedykowane metodzie trollingowej. Z tymi przynętami już naprawdę nie ma żartów.